chwilę rozpocznie się 51. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Obok mnie stoi Basia. Cześć Basiu. Czekamy na rozpoczęcie wielkiego muzycznego święta. W Opolu bardzo wysoka temperatura, ale nie tylko z powodu najazdu ogromnej ilości artystów, ale także dlatego, że słońce naprawdę silnie operuje. A poza tym fajne dziewczyny, które przyjechały do Opola z województwa opolskiego, obie mają na imię Patrycja, z tego co wiem. Przyjechałyście na festiwal czy pomoczyć sobie nogi? Pomoczyć sobie nogi. I to wystarczy? Wystarczy, w zupełności. Na festiwal się nie wybieracie, jak rozumiem? No nie, w tym roku jakoś nie wyszło. No ja osobiście nie byłam, nigdy jakoś nie ciągnie mnie do tego. Jak otworzę okno, to słyszę cały festiwal, wie. Czeka się na ten czerwiec zawsze. No i fajnie jest. Pogoda teraz dopisuje, już teraz nie ma deszczu jak kiedyś, że deszcze były. Jak festiwal był, a teraz bardzo dobrze. Mrozu, Natalia Schroeder, Lemon, Margaret, Ryszard Rynkowski, Kaja i wielu, wielu innych wykonawców wystąpi podczas 51. festiwalu w Opolu, a to mój bilet wstępu, dzięki któremu zobaczymy festiwal. Chodźmy! Nagrodą było wystąpienie, udział w tym koncercie wśród tak wielkich, znakomitych artystów. To jest przede wszystkim nagroda. Na scenie stoją artyści, którzy wykonali swoje utwory w koncercie Super Premiery 2014 w Opolu. Za chwilę dowiemy się, kto zdobędzie tę właśnie prestiżową nagrodę. Uwaga! No to już wiemy, Halina Młynkowa, Super Premiery 2014. Ta nagroda należy do niej. Dobry wieczór, Opole! Zdobyłam nagrodę za piosenkę, która jest dla mnie przez całe życie wyczekiwaną piosenką. Zawsze mi się marzyło, żebym dostojnie stanąć na scenie, nie skakać tak jak w koralach i w tych wszystkich innych piosenkach mojej przyszłości, zaśpiewać piękną baladę, która ma natężenie, która ma smyki, o których zawsze marzyłam. I to się dzisiaj spełniło. To jest najgorszy moment, to jest zawsze wtedy, kiedy stoimy i czekasz na to ogłoszenie wyników. Ja tak sobie po Voice of Poland przysiągłem sobie, że kurczę, nie, już nigdy więcej konkursów, a tu mnie znowu rzuciło na kolejny konkurs. To coś wspaniałego, wspaniałe uczucie. To jest wasza pierwsza nagroda, to chyba czujecie się dumni z takiej nagrody. Jesteśmy przeszczęśliwi, to jest, w ogóle wiesz co, to jest ogromne dla nas wyróżnienie. No kurczę, no ile było numerów w tym roku różnych piosenek, a my mamy właśnie dzisiaj statuetkę za przebój roku, więc czy mogłoby być lepiej? Chyba mi się znaje lepiej. Zawsze trudniej śpiewa się nie swoje piosenki, nawet bardzo trudno, bo ktoś to napisał dla siebie, pod swój głos, tonację, pod swoją energię, pod swoje własne emocje, więc wykonywanie czegoś po kimś jest trudne. Ten utwór jest mi strasznie bliski, bo ja jak zaczynałem śpiewać, to była to poezja śpiewana i ten utwór mi się kojarzy właśnie z tym czasem, kiedy ja dopiero zaczynałem śpiewać i potem pomyślałem, że skoro już gram reggae, fajnie byłoby spróbować, wiesz, coś bardziej odważnego i zagrać to w rytmach reggae. Nie dość, że się przekonałem sam, że ważne są ludzi, których jeszcze nie znamy, to przy okazji mega fajnie, miło przyjęli ludzie to. Jak to jest prowadzić festiwal w Opolu? Wow, to jest, słuchajcie, ogromny zaszczyt naprawdę i to jest ogromny stres, przynajmniej dla mnie był to stres i szczególnie tutaj był to stres, dlatego że jest to dla mnie wyjątkowy festiwal, bo ja pochodzę z Opola, mieszkam tutaj obok.
I ja na tym festiwalu bywałam co roku. Najpierw jako dziecko zbierałam autografy, bo mogłam wchodzić na próbę dzięki mojej mamie, która była dyrektorem MOK-u. I to jest fajne w tym festiwalu, że on łączy ze sobą i ludzi młodych, i tych, którzy na tej scenie muzycznej już od wielu lat występują, są utytułowani, i to jest takie, myślę, że dla tych młodych wielkie wyróżnienie, że mogą się też wśród takich gwiazd pokazać, ale z drugiej strony jest to trudniejsze o tyle, że nagle okazuje się, że tych śpiewających wspaniale młodych ludzi jest tak dużo i ta konkurencja jest tak olbrzymia, że trudno wśród nich zaistnieć po prostu. Zakończyliśmy 51. festiwal w Opolu. Pierwszy dzień to super premiery i super debiuty, drugi dzień super jedynki, a trzeci dzień specjalny koncert z okazji 25. rocznicy Wolnej Polski. A teraz chwila spokoju, chwila odpoczynku i relaksu dla wszystkich artystów.